Urszula Rutkowska, witam Państwa w czwartek, 8 grudnia. Dzisiejsi solenizanci są obdarzeni sporą intuicją, zwłaszcza w biznesie, i mają łatwość nawiązywania kontaktów. A teraz przejdźmy do horoskopu dnia, na który Państwa serdecznie zapraszam. Strzelcu, dzisiaj spodziewaj się bardziej korzystnych wpływów. Nastąpi też wyraźne polepszenie stosunków z domownikami. Trudno Ci będzie usiedzieć w domu. Będziesz miał wielką ochotę gdzieś wyjechać. Jest szansa na pomyślne rozwiązanie sporów. Jeśli podróże, to tylko krajoznawcze. Wskazana jest wyciszająca terapia ziołowa. Koziorożcu, atmosfera bardziej sympatyczna niż wczoraj, zwłaszcza do południa. Później wszystko zepsuje Merkury wchodzący do Twojego znaku. Osłabnie Twoja aktywność, a współpracę utrudnią złe nastroje. Poczujesz się odpowiedzialny za bliskich. Od Twojego rozsądku zależy pomyślność działań. Jabłka dostarczą potasu Twemu sercu. Wodniku, dzień zapowiada Ci się przyjemnie. Od rana będziesz się cieszył dobrym samopoczuciem. Sytuacja osobista wymaga jednak delikatności. Zastanów się, jak zmienić swoje życie, bo ewidentnie potrzebujesz radykalnych zmian. Odkryjesz cudowną moc pocałunków. Spędź ten dzień inaczej niż zwykle, a może być bardzo wyjątkowy. Ryby, spokój i opanowanie są Wam dziś potrzebne. Księżyc w znaku Koziorożca nie najlepiej wpływa na Wasze działania. Możliwe są kłopoty i sytuacje bez wyjścia. Atmosfera w sferze uczuć będzie mocno napięta. W miłości zdenerwowanie i rozterki. Nie wyładowujcie mimo tego złości na innych i zażywajcie więcej magnezu. Baranie, energię, którą niosą dziś z sobą gwiazdy, staraj się skierować na siebie. Pomyśl o swoim zdrowiu i zadbaj o to, aby Cię nie zawiodło. To dobry moment na przeprowadzenie skomplikowanych operacji. Sukces odniesiesz w sprawach osobistych. Wzrosną Twoje ambicje. Sok z buraków wzmocni Twój organizm. Byku, dzisiaj pozostaniesz pod wpływem wczorajszych aspektów. Relacje z domownikami i kolegami w pracy ułożą się dobrze. Musisz tylko powstrzymać swoje emocje. Znajdź właściwą drogę postępowania. Nie daj się sprowokować. Bądź mniej pochopny w ocenianiu innych. Możesz cierpieć na bezsenność. Bliźnięta, gwiazdy otoczą Was dziś opieką. Pomogą unormować sytuację finansową i pewne sprawy osobiste. Osoby będą przydatne w realizacji Waszych planów, zwłaszcza w działalności twórczej i intelektualnej. Potrzeba Wam teraz więcej czułości. Zadbajcie o sprawność umysłową i myślcie pozytywnie. Raku, aura trochę nieprzyjemna, ale sprzyja Twoim sprawom i interesom. To dobra okazja, aby zmienić coś w swoim dotychczasowym życiu. Samo szczęście nie zawsze wystarczy. Ważna jest dobra ocena sytuacji. Wywiązuj się z obowiązku wobec bliskich. Zachowaj umiar we wszystkich sferach życia. Ogranicz spożywanie tłuszczów. Od rana będziesz przedsiębiorczy i pełen wigoru. Dzięki pozytywnym wpływom Jowisza możesz się spodziewać sukcesów, zwłaszcza finansowych. Sprawy, które masz do załatwienia, rokują pomyślnie. Więcej czasu spędzaj z partnerem. Zadbaj o dobre stosunki z innymi. Odstresuje Cię wyjście z domu w ulubione miejsce. Panno, dobry i sympatyczny dzień.
sekstyl Marsa z Saturnem zapewni Ci energię i kreatywność. Sprawy sercowe wymagają większego zaangażowania. Brak zdecydowania z Twojej strony zniechęci partnera. Bądź bardziej towarzyska, ale zachowaj czujność. Zrelaksuj się przed randką, koniecznie. Wago, spodziewaj się dziś pozytywnych aspektów. Staraj się je tylko rozsądnie wykorzystać i dobrze rozłóż swoje siły. Po tygodniu pracy nie masz ich za wiele. Nie odrzucaj zaproszeń na imprezy. Obdarz partnera większym zaufaniem. Nie najlepszy czas dla inwestycji. Nie poprawiaj sobie nastroju słodyczami. Skorpionie, księżyc w znaku koziorożca może Cię dziś prowokować do nieporozumień ze współpracownikami. Takt będzie ważny we wzajemnych stosunkach. Okaż kolegom więcej cierpliwości, a unikniesz kłopotów. W życiu uczuciowym kieruj się sercem. Intuicja Cię też nie zawiedzie. Włącz do swojej diety więcej warzyw. I na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Wszystkich gorąco pozdrawiam, dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejsze wydanie horoskopu. Do zobaczenia.